Łukaszu, z czym ci się kojarzy jesień? No wiadomo, z przetworami, dożynkami i grzybobraniem. Bingo, grzyby są jednym z największych skarbów litewskich lasów. Są nawet organizowane zawody grzybiarzy. Słyszałem o takich i marzę kiedyś wziąć w nich udział. A smakiem grzybów możemy delektować się przez cały rok dzięki marynowaniu i suszeniu. A jak suszyć grzyby? O to zapytamy eksperta. Widzimy na stole dużo grzybów, ale czy sezon był udany? Nie był to zbyt urodzajny rok. To czy w lasach są grzyby, zależy od pogody. W tym roku było sucho, więc pojawiały się sporadycznie. Dla porównania ubiegłoroczne lato pod tym względem było bardziej udane. W tym roku były momenty, kiedy dziennie mieliśmy zaledwie kilka skrzynek grzybów. A udany sezon jest wtedy, kiedy mamy więcej borowików, kurek czy ogółem grzybów? Udany jest wtedy, gdy jest wysyp grzybów. Skupujemy różne grzyby, borowiki, podgrzybki, koźlarze, maślarze, ale przede wszystkim kurki, na które jest największy popyt, a poza tym w lesie jest ich najwięcej i rosną przez cały sezon. Prawdziwki pojawiają się latem, potem znikają. Jesienią bywa drugi wysyp. Tutaj akurat są letnie, można je rozpoznać po jasnych kapeluszach. Jesienne mają ciemnobrązowe. A to jak jest z kurkami? Czy trzeba je myć przed przygotowaniem, czy nie? Grzyby przed spożyciem trzeba umyć. Nie trzeba ich jednak trzymać w wodzie, bo nasiąkają nią jak gąbka. A jak grzyby suszyć? Najpierw trzeba je oczyścić, potem rozłożyć jedną warstwą, na przykład na siatce. Suszymy w piekarniku z włączoną funkcją termoobiegu. Optymalna temperatura suszenia grzybów to 40 stopni Celsjusza. A czy wszystkie rodzaje grzybów nadają się do suszenia? W zasadzie wszystkie. Oczywiście najbardziej cenione są suszone borowiki, bo mają wyjątkowy aromat i smak, ale popularne są również suszone kurki. A jak przechowywać suszone grzyby i jak długo nadają się do spożycia? Suszone grzyby przechowujemy w szczelnie zamkniętym pojemniku, który chroni przed dostaniem się do nich moli spożywczych. Miejsce musi być ciemne, suche i przewiewne. Można też trzymać je w zamrażarce. Odpowiednio zabezpieczone możemy przechowywać przez 2 lata. A jeszcze druga sprawa to mrożenie grzybów. Jak jest z tym? Czy grzyby w jakiś sposób tracą swój smak, czy jednak zachowują wszystko co najlepsze? Mrożone grzyby zachowują swój smak, aromat i właściwości odżywcze. W szczególności jeśli są głęboko mrożone. Rozmrożone należy od razu spożyć. A ile potrzebujemy kilogramów świeżych grzybów, żeby uzyskać tyle suszonych? To zależy od pogody. Jeśli zostały zebrane po deszczu, są nasiąknięte wodą i w trakcie suszenia tracą więcej wagi. Przy suchej pogodzie mniej. Zwykle z 10 kg świeżych mamy około kilograma suszonych. Są grzyby suszone i są świeże. A co z nich najlepiej zrobić? Świeże można smażyć, można dusić. Suszone natomiast świetnie pasują do zup, do sosów, jako przyprawa, wzbogacają smak różnych dań. Bardzo dziękujemy panu za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Aromatyczne suszone grzyby są świetnym dodatkiem do wielu potraw. Łukaszu, jakie masz propozycje? Długo zastanawiałem się, w jaki sposób połączyć grzyby suszone i świeże. Aż w końcu wpadłem na pomysł zrobienia zupy krem. Zupa jesienią to zawsze dobry pomysł. Nasz dzisiejszy gość, Gabriela Blażewicz, na co dzień piecze ciasta i torty, więc zapewne dla odmiany skusi się na danie z grzybów. Borowik szlachetny, inaczej znany jako prawdziwek, jest to gatunek jadalnego grzyba z rodziny borowikowatych. Bardzo aromatyczny, o lekko orzechowym smaku. Rośnie w lasach liściastych i iglastych, zwykle na ich skrajach. Borowiki szlachetne na terenach krajów słowiańskich są od dawna jednym z elementów pożywienia. Początkowo suszono je, a następnie używano do przyprawiania różnych potraw. W późniejszych czasach były gotowane lub kiszone, a od XVI wieku marynowane. Borowik jest tak lubianym w Polsce grzybem, że pojawił się na znaczku pocztowym. Rekordzista ważył około 8 kg. Prawdziwki, albo jak mówią u nas, borowiki to kwintesencja smaków jesieni.
Dzisiaj właśnie z tych grzybów przygotujemy zupę krem. Skoro zupa z grzybów, to ja zajmę się królem grzybów, borowikiem. Tak, w twoje ręce borowik. Dziękuję. No, a ja zrobię taki lekki wywar z suszonych borowików. W garnku mamy około 1,5 do 2 litrów wody i do środka dodajemy porządną garść suszonych borowików. Łukaszu, wytłumacz mi, dlaczego ścinamy tak dużą część grzyba? Szkoda. No, są tu takie borowiki giganty. Naprawdę duże. I z tego powodu, że są duże, dół właśnie kapelusza jest ciemny. I w sobie nie ma smaku, a ma tylko bardzo intensywny kolor. I ten kolor następnie zabarwi nam całą zupę. Więc w tym wypadku, jeżeli my mamy duże grzyby, ścinamy dół. Ale jeżeli grzyby są mniejsze, ten dół kapelusza jaśniejszy, to wtedy zostawiamy i dodajemy w całości do zupy. Grzyby na bok, a ja posiekam jeszcze cebulę w kosteczkę. Wywar z grzybów suszonych już zaczyna tu się gotować. Teraz odstawimy go na trochę mniejszy ogień. Na patelnię wlewam odrobinę oliwy z oliwek. No, a ja dalej kroję grzyby i pieczarki kroimy w ćwiartki. Tak, początkowo na patelnię daję cebulkę, chcę ją zeszklić. Łukaszu, byłeś w tym roku na grzybobraniu? No jak myślisz? Nie. Ale twoja mama była. O, moja mama była. Właśnie tu chyba przedwczoraj przysłała mi zdjęcia. Po prostu cały stół jest wyłożony borowikami. I mama z ogromnym uśmiechem, bo ona uwielbia grzybobranie. No, mnie brat bardzo. Tak. Akurat grzybiarzem jest, wiesz? Ja akurat chyba niezbyt lubię zbierać grzyby. Dla ja lubię jeść grzyby. Właśnie, grzybobranie, te takie polowanie na borowiki, to swojego rodzaju relaks. Bo po prostu idziesz do lasu, jesteś w ciszy, dookoła jest przyroda i szukasz tych borowików. No wiesz, ty polujesz na borowiki, a na ciebie polują komary, muchy, kleszcze, więc średnio, mi to średnio odpowiada. Wyłączamy pesymizm, wyłączamy optymizm. Cebulka zeszklona, dodajemy do środka. Niech tam wszystko się na małym ogniu gotuje, a my dalej smażymy. I teraz już smażymy nasze grzyby. Zróbmy to w dwa podejścia, bo mamy ich dosyć sporo. Na początku puszczą wodę, puszczą jej sporo i czekamy, aż ona odparuje. No i warto też pokroić korzeń selera w drobną kostkę. Bo do zupy, poza grzybami, dodajemy warzywa. Dodajemy cebulę, która już tu ładnie nam się gotuje. Korzeń selera fajnie doda takiej pikantności i ziemniak, który nam zupę trochę zagęści. Ładnie to tak zasmażamy. To więc grzyby zmniejszyły się w objętości, trochę się skarmelizowały i lecą do garnka. Kolejna porcja borowików do garnka. Na tej samej patelni teraz zasmażamy pieczarki. Są mniej intensywne w smaku, ale tu będą bardzo dobrze dopełniały smak borowików. Pieczarki zrumienione i dodajemy teraz trochę masła, tymianku i czosnku. Nada to świetnego aromatu. No i jak to danie, Łukasze, i bez masełka. Ale niedużo, widzisz, tu całkowicie niedużo teraz dodaliśmy. Trochę to zasmażamy. Świetne zapachy się unoszą w kuchni. No i na patelnię dolejemy trochę białego wina. Około 100-150 ml. Białe, wytrawne. Które odparuje. Rzecz jasna, wino pod wpływem temperatury odparuje, ale ono tu też zrobi swoją robotę. Wlewamy to wszystko. Wszystkie grzyby już w garnku. I teraz seler i ziemniaki. Voilà. Od momentu, jak dodaliśmy seler i ziemniaki, gotujemy około 30 minut. Dekoracją zupy krem będzie migdalowa kruszonka i smażone młode borowiki. To więc zaczniemy od tej kruszonki. Mamy tu suchą patelnię i na tej patelni musimy ładnie podprażyć migdały. A ja rozumiem, że mogę już posiekać koperek. Bo połączymy migdały z koperkiem, dodamy trochę czosnku, trochę tymianku i to będzie stanowiło świetną posypkę do zupy. Migdały uprażone, teraz przekładam je do kielicha blendera i mielę średnią kruszonkę, niezbyt miałko.
ścieramy jeden ząbek czosnku. Mamy koperek, mamy czosnek, mamy migdały. Też brakuje tu odrobiny tymianku. Same listki i drobniutko siekamy. Dajemy do środka coś, co to wszystko połączy. I to będzie ta oliwa z oliwek. Tu jest trochę chrupkości. Tu będzie aksamitna zupa i będzie bardzo fajnie usmażony borowik. To właśnie teraz tego borowika i usmażymy. Trochę oliwy, którą teraz połączymy z masłem. Masła niedużo, 20 gramów masła. To są takie borowiki mniejsze. Ja lubię robić tak. Po prostu przekrajam na połowę, na patelnię. Teraz to tak po trochę smażymy. Robimy bukiecik z tymianku. Będziemy to zanurzać w tym tłuszczu i smarować nasze borowiki, żeby cały aromat, wszystko co najlepsze, przechodziło do tych grzybów. Na patelnię dodajemy odrobinę wody. Jak się poduszą, a później kiedy ciecz odparuje, to z powrotem przywrócimy na tą piękną stronę i jeszcze raz to podsmażymy. W tym momencie już z zupy wybiorę gałązki tymianku. Już wszystko co najlepsze oddalę. I zupa jeszcze będzie się gotowała około 10 minut. W tym momencie do środka dodajemy 200 ml łagodnej śmietany kremówki. Jeszcze to dosolę. Pieprzu już teraz można dać tak porządnie. Też te grzyby, które są na patelni, posolę, dodam pieprzu. Te borowiki już są w pełni gotowe. Świetnie wyglądają, lekka karmelizacja, zmiękły. Gotowały się około 15 minut. Ale teraz czas na zmielenie naszej zupy. Zdejmujemy z ognia. Jest naprawdę kremowa. Bardzo grzybowa, bardzo smaczna, gorąca, ale naprawdę tu jest kwintesencja jesiennych smaków. I już ta zupa jest gotowa do konsumpcji. Ale przed tym zapraszamy na rozmowę z naszym dzisiejszym gościem. Gabriela Blażewicz, absolwentka studiów pedagogiczno-filologicznych. Już jako uczennica liceum imienia Adama Mickiewicza dołączyła do zespołu Polskiego Teatru Wilno. Gra w spektaklach dla dzieci oraz w sztukach klasycznych. Jej drugą pasją jest cukiernictwo. Z czasem hobby stało się jej podstawowym zawodem. Cały swój czas poświęca słodkim wypiekom, szkoleniu się i rozwijaniu swego małego przedsiębiorstwa. Podróżując, degustuje niezwykle połączenie smaków i tekstów. Lubi czytać książki psychologiczne, a najbardziej te o sile podświadomości. Witaj, Gabrielo. Witam. Cześć. Cześć. Grasz w Polskim Teatrze w Wilnie. Jesteś po studiach pedagogicznych i robisz słodkie wypieki. Jak to wszystko połączyłeś i co było pierwsze? Oczywiście pierwsze było teatr, z którym zapoznałam się jeszcze w szkolne lata. Pani reżyser Irena Litwinowicz zachęciła nas dołączyć do szkolnego teatrzyku Wesoła Gromada, skąd właśnie zaczęła się moja droga teatralna. Grałam w kilku spektaklach dziecięcych, a później też pani Irena zachęciła dołączyć już i do tego starszego teatru, Polskiego Teatru w Wilnie, gdzie grałam w sztukach klasycznych. Pod koniec szkoły, w klasach maturalnych, postanowiłam, że ciągnie mnie chyba bardziej humanitarne nauki i dlatego wybrałam właśnie studia filologiczne. No a jak w tym wszystkim pojawiły się torty? Kulinaria i wypieki w domu były zawsze, ponieważ mój tatuś kucharz i zawsze coś w domu razem szykowaliśmy. No i zaciekawiło mnie też to chyba w starszych już klasach, gdy nosiłam jakieś babeczki do przyjaciół do szkoły i zawsze było miło słyszeć te fajne opinie, że to smaczne, że to w ogóle coś innego, coś ciekawego. I czyli teraz na co dzień pieczesz torty i słodkie wypieki, ale nie pracujesz w swoim zawodzie, tak? Wypiekami tak się zajęłam i poświęcam swój cały czas dopiero tylko od maja, bo wcześniej sobie też tak myślałam, że no nie, niemożliwe to się zajmować tylko wypiekami, trzeba jeszcze mieć tą stałą pracę, jak to chyba u nas też przyjęte jest, ale odważyłam się i właśnie już
to jest kilka miesięcy, poświęcam swój cały czas już tylko dla wypieków. Zazwyczaj właśnie w klasach maturalnych i już na studiach ludzie myślą, no że tak, ukończę studia, będę pracował w zawodzie, ale jednak jak się nie pracuje w zawodzie, to nie jest nic złego. Głównie by chyba człowiek odnalazł siebie i właśnie ty to udowadniasz. Dokładnie tak. Myślę, że nie jest właśnie nic złego w tym, że człowiek w ogóle poszukuje siebie przez całe życie. Mhm. Może blądzić, może kilka studii ukończyć, ale po prostu przy tym wszystkim trzeba czuć siebie, wracać do siebie, słyszeć swój ten głos wewnętrzny, do czego mam w ogóle chęć, zaciekawienie. No i tak, dokładnie do studiów pedagogicznych nie wróciłam jeszcze na razie, ale w przyszłości myślę, że powiążę to razem z wypiekami, bo wcale bym chciała pomóc innym osobom. Warsztaty i szkolenia. Dokładnie tak. Innym osobom właśnie pomóc tym. Ale tak też ciekawie, czy na przykład twoje studia, które ukończyłeś, w jakiś sposób pomagają ci w tym, co robisz teraz? To były studia filologiczne. Jest to o języku jednak tak, nauka. Tak, tak. Czyli pomaga to mnie jak najbardziej prowadzić moją stronę. Media społeczne, dokładnie tak. Czyli to naprawdę rozwijało we mnie jakieś poczucia tekstu, dzielenia się myślami. Czyli na pewno są we mnie. No a tak na chwilkę wracając do teatru. Jest jesień, czyli nowy sezon w teatrze. Jaki ten sezon będzie dla ciebie? Co czeka? Może jakaś nowa rola? Będzie premiera spektaklu Pan Jowialski, Aleksandra Fredry, która odbędzie się w listopadzie, bo jest jubileuszowy rok Aleksandra Fredry. Jedną z głównych roli będę grała ja. No to naprawdę sporo działalności i desery, i teatr, ale co jest bardziej twoje? Gdzie odpoczywasz, a gdzie raczej pracujesz? Teraz już, bo jeżeli dawniej ja mówiłam tak, że naprawdę teatr jest miejscem odpoczynku, to teraz ja już naprawdę na 100% mogę powiedzieć, że jednak teatr dla mnie teraz stał się taką bardziej pracą, a torty i właśnie wypieki już są miejscem nie tylko pracy też również, ale i odpoczynkiem moich myśli, bo to już robię z taką w ogóle z wolnymi myślami i tak łatwo to mnie idzie. Czyli jesteś pewna tego, co robisz? Dokładnie tak. Łukasz też dobrze gotuje, więc wie, co robi. Ma pewność. Dla odskoczni, dla ciebie dziś nie deser. Okay. Tylko takie danie rozgrzewające i sycące. Zupa krem z borowików. Zapraszamy ciebie na degustację. Po prostu piękne i przepyszne jesienne smaki. No super, bardzo się cieszymy. Zupa z borowikami, więc powstaje takie pytanie. A czy grzybobranie ma jakieś miejsce w swoim życiu? Czy lubisz zbierać grzyby, czy nie bardzo? Szczerze mówiąc, nie za bardzo, bo nie jestem bardzo leśnym człowiekiem, powiedzmy tak. Ja lubię przyrodę, ale te wszystkie owady, które tam są, raczej straszą mnie, niż ja ich lubię. To ja znalazłam swoją duszę też. No ale grzyby jeść lubisz. Jeść lubię jak najbardziej. A ja pamiętam, kiedy byłem mały, mój wujek opowiadał, że grzyby leśne można zasiać nawet u siebie na działce. Nie zawsze to działa, ale kto wie, może wam się uda. Czyszcząc grzyby, nie wyrzucamy korzonków i grzybów robaczywych. Przekładamy je do słoika i zalewamy wodą z kranu. Zostawiamy bez przykrycia na kilka tygodni. Następnie tym płynem polewamy miejsca dookoła drzew, najlepiej iglastych. I za rok, dwa jest szansa, że zaczną tam rosnąć grzyby. Gabrielo, dziękujemy ci za świetną rozmowę. Dziękuję dla was. A za tydzień zapraszamy na kolejny jesienny przepis. A ja jeszcze mam dla was pytanie, czy wy wiecie, co oznacza ten procent na opakowaniu czekolady? Zawartość kakao? Czy to procent kakao, masy w czekoladzie, jakoś coś w tym rodzaju. Masy kakao, czyli połączenie kakao z masłem kakaowym. Ej, przypomnij. I składników stałych, dokładnie tak, Łukasz. A inny procent to już zawsze jest cukier, mleko w proszku i inne dodatki. To właśnie to trzeba pamiętać przy wyborze dobrego kakao. Dobrej czekolady. Dobrej czekolady, tak.